30 dzieci z domu Dziecka Świętej Faustyny w Ełku wzięło udział w Kuligu zorganizowanym przez Ełckie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów ESSA i Stowarzyszenie Jeździeckie Hadrian. Podczas wspólnej zabawy dzieci miały okazję przejechać się saniami oraz spróbować swoich sił w jeździectwie konnym. Nie zabrakło tradycyjnego pieczenia kiełbasek nad ogniskiem czy bigosu. Ferie to odpowiedni czas, by zorganizować kulik, mówi prezes Stowarzyszenia ESSA Patrycja Łapińska. Są ferie, są dzieci w domu dziecka, które nie mają co robić, nie wyjechały nigdzie, jest fajnie na dworzu, nie jest za zimno, leży śnieg, więc najlepiej byłoby pewnie pojechać na kulik. Pomyśleliśmy przed paroma dniami, że fajnie by było zorganizować taką akcję, odezwaliśmy się do ludzi dobrej woli. Stowarzyszenie Jeździeckie Hadrian tutaj z ulicy Zamkowej oczywiście odpowiedziało, że nie ma żadnego problemu. Śnieg, zima, kulik, sanie, konie, ognisko, no i przede wszystkim dużo, dużo ciepła z naszych serc. Dzieci były pod dużym wrażeniem przygotowanych atrakcji i chętnie z nich korzystały. Tak fajnie było, aż się trochę wystraszyłam. Tak koń szybko jechał. Byłem na saniach, jechaliśmy przez las. Chciałbym, żeby jeszcze raz był ten kulik. Było fajnie. Widziałem las. Dla mnie to było ciepło, ale była fajna frajda, fajnie było jechać. Jest ekstra ogółem, fajnie się bawimy, śpiewaliśmy fajne piosenki, jest ekstra. Teraz mamy kulik, są kiełbaski, ciepła herbata i miło spędzamy czas. To bardzo trafiony pomysł, mówi o inicjatywie stowarzyszenia prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz. Ja się bardzo cieszę, że stowarzyszenia się włączają do różnej działalności, w tym tak też charytatywnej, bo to w taki sposób trzeba odbierać, a tym bardziej Ełckie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów, które realizuje bardzo wiele ciekawych inicjatyw, nie tylko związanych z imprezą i rozrywką, ale tak jak widać ciekawe inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży, która mieszka w domu Świętej Faustyny i która na pewno bardzo się cieszy z tych pomysłów. A my dodatkowo też coś tutaj przygotowaliśmy, jakieś prezenty dla dzieciaków, które w ten zimowy, feryjny popołudniowy dzień wybrały się na kulik i na ogniska.